dużym rozmachem zorganizowano uroczystości z okazji 90. rocznicy powołania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysietnicy. Strażackie święto w sobotę 18 listopada rozpoczęło się od zbiórki pocztów sztandarowych i mszy świętej, którą w miejscowym kościele parafialnym odprawił i wygłosił homilię duszpasterz brzozowskich strażaków, jezuita ojciec Tomasz Nogaj. Pod sztandarem świętego Floriana Ochotnicza Straż Pożarna w Przysietnicy przeżywa 20-lecie od włączenia jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i 90 lat od powstania działalności w Waszej miejscowości. Z jednej strony to kroniki, z drugiej strony bardzo konkretni ludzie, strażacy, ludzie z charakterem. Pełna poświęcenia służba podczas zdarzeń losowych, nie jeden pożar, powódź, zalane piwnice, domy, żywioły, nie jeden wypadek. Te sytuacje, do których wzywani są i wyrywani ze swoich miejsc ci, którzy są do tego powołani, ale też przygotowani. Strażak to żołnierz armii dobrego dzieła i jak żołnierz powinien w rzeczach służby wyrzec się własnej woli. Taki jest strażak. Jeśli to im jest nami, hańba na nim. Mundur, który go zdobi, to nie tylko zewnętrzna sprawa, ale coś, co przynależy do niego. Coś, czym na zewnątrz może okazać, kim tak naprawdę jest w sercu. Zapał, odwaga i wyrzeczenia, bezinteresowne działanie, trud i narażenie na niebezpieczeństwo i pasja bez gratyfikacji i zaszczytów. Część oficjalna odbyła się w Zespole Szkół nr 1 w Przysietnicy. Tam gośćmi braci strażackiej byli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Jubileusz stanowił dobrą okazję do złożenia gratulacji i docenienia rangi ochotniczych straży pożarnych. Wspaniały jubileusz to przynajmniej kilka pokoleń strażaków ochotników, którzy tu na tej ziemi przysietnickiej, brzozowskiej byli, funkcjonowali i nieśli pomoc ludziom. To bardzo szlachetne, że tacy ludzie się znaleźli i tej ziemi służyli. Historia pożarnictwa w całym regionie brzozowskim ma chlubną, półtorawieczną tradycję. Władze samorządowe gminy Brzozów świadomie do niej nawiązują i z dużą odpowiedzialnością traktują zadania w dziedzinie bezpieczeństwa. Jest to moja miejscowość, z której pochodzę, w której się urodziłem i tu pierwsze kroki w jednostce stawiałem. W związku z tym na pewno to sentyment wielki, natomiast też i pewna tradycja ruchu strażackiego w Przysietnicy. No, teraz pełni pan funkcję również burmistrza Brzozowa, więc dba pan o wszystkie jednostki. Jak wygląda ich stan na dzień dzisiejszy? Myślę, że jeśli chodzi o jednostki SP w gminie Brzozów, nie powinny narzekać, dlatego że rokrocznie około 500 000 złotych wydajemy na ochronę przeciwpożarową, przede wszystkim na funkcjonowanie jednostek. To jest bardzo ważne, ważna działka w budżecie gminy Brzozów. I myślę, że tu nie ma lepszych, gorszych, ale przede wszystkim wszystkie jednostki są dobrze wyposażone, bo rokrocznie dbamy o to, uzupełniamy ten sprzęt. A jednostka OSP w Przysietnicy, która jest dzisiejszą jubilatką, te 90 lat obchodzi, jest od 20 lat już w systemie ratowniczo-gaśniczym, jako jedna z pięciu spośród 9 jednostek i to jest bardzo ważne. Ważna aktywność poprzez aktywność między innymi jednostki OSP, postrzegamy też aktywność miejscowości jako takiej. To jest bardzo ważne, bo to jest bardzo ważne dla funkcjonowania tej miejscowości przeszło 4000. Dla życia społecznego, prawda, kulturalnego, strażacy włączają się w te działania. Tak, oczywiście to widać. Widać było to w kościele, widać to na każdym kroku w Przysietnicy, że wieś żyje. Że ta wioska żyje poprzez różne organizacje, jak nie tylko SP, ale i koła gospodyń wiejskich, jak również i przede wszystkim chóry, stowarzyszenia, które tu funkcjonują, to jest bardzo ważne. Niemniej jednak trzeba powiedzieć wprost, że pobudzają do tego życia wiejskiego takie organizacje przede wszystkim jak OSP.
To jest jedyna organizacja, jedna z niewielu organizacji, która jeszcze żyje, która pobudza do działalności życia całą społeczność wiejską. Podczas jubileuszowej uroczystości zostali odznaczeni wyróżniający się członkowie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysietnicy. Złote medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymało 5 strażaków. Srebrnym medalem uhonorowano 1 druhnę, a brązowymi medalami 7 członków jednostki. Wręczono też odznaki strażak wzorowy i odznaki za wysługę 50, 40 i 35 lat. Prezesem jestem już od półtorej kadencji. 2011 roku. No i w ciągu tego okresu nasza jednostka się dość prężnie rozwijała. Bo, czy można powiedzieć, jaki jest stan osobowy? Stan osobowy jest na dzień dzisiejszy tak około 90 osób. Nie licząc młodzieżowej drużyny pożarniczej, bo w tym roku żeśmy powołali młodzieżową drużynę pożarniczą męską, chłopaków i dziewcząt. Także będzie około 110, jak policzymy z młodzieżówką. Jakie jest wyposażenie jednostki? Wyposażenie jest w 2009-2010 roku, żeśmy po staraniach naszych władz burmistrza Brzozowa, pana Józefa Rzepki, żeśmy pozyskali 2 nowe samochody. Samochód średni Mercedes ze zbiornikiem wody o pojemności 2500 i mamy samochód lekki Gazela, na którym mamy sprzęt ratownictwa technicznego, czyli narzędzia hydrauliczne. Mamy przeszkolonych strażaków do obsługi, do ratownictwa technicznego, czyli do obsługi narzędzi hydraulicznych. Mamy sześciu ratowników przeszkolonych medycznych. Pozyskaliśmy też jeszcze w tym okresie dużo nowego sprzętu, tak jak pompę Tohatsu, dzięki staraniom burmistrza z krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, żeśmy pozyskali środki na 4 aparaty ochrony górnych długooddechowych. Burmistrz nam zakupił oddymiacz, taki wentylator oddymiający, co jest bardzo przydatne przy pożarach, szczególnie taki stodół, czy jak na wsi, nie? Żeby oddymić pomieszczenia. A czy ten sprzęt już sprawdzał się w akcji? Tak. Jeździmy często do wypadków samochodowych, także sprzęt hydrauliczny był już kilka razy używany. No i strażaków widać też w miejscowości w czasie wydarzeń społecznych, tak, religijnych. Bierzemy zawsze udział w uroczystości religijnej, tak warta honorowa przy Bożym Grobie, na Boże Ciało, nam asysta Najświętszego Sakramentu, budujemy ołtarze na Boże Ciało, no i zabezpieczamy różne uroczystości religijne, jeżeli chodzi o przemarsze, takie rzeczy. Czyli można powiedzieć, że jednostka jest widoczna, rozwija się? Tak, jednostka, młodzież bardzo chętnie przystępuje. No teraz akurat dzięki staraniom naszego naczelnika Piotra Gazika, bardzo ma dobry kontakt z młodzieżą szkolną, no taki gimnazjalną. No i dzięki temu, żeśmy powołali młodzieżowe drużyny pożarnicze i chłopaków i dziewczyn. Nawet ostatnio chyba na zawodach chyba uzyskali, co dopiero wystartowali, chyba 2. albo 3. miesiąc, nie pamiętam dokładnie. Życzę wszystkiego najlepszego i żeby to stulecie było obchodzone w jeszcze bardziej okazałych warunkach, z większymi jeszcze sukcesami. No, dziękuję bardzo. Po zakończeniu oficjalnych uroczystości ich uczestnicy przenieśli się do domu strażaka w Przysietnicy. Tam zostało zorganizowane strażackie spotkanie pokoleń.